Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w nowej serii na kanale z porannego grania, czyli z kolejnej gry, o której wam mówiłem, takiej farmerskiej i tak dalej, czyli Stories of Seasons, Pioneers of Olive Town. Jeżeli dobrze pamiętacie, graliśmy już w Stories of Seasons, ale to jest nieco inne, nowe i szczerze mówiąc nie do końca też je ogarniam. Natomiast, jeżeli dobrze pamiętam, bodajże chyba w tej grze doszedłem do jesieni na Switchu, gram wersję na PlayStation 5, ponieważ jest w tym PS-owym sklepie za darmo, co się w plusie za darmo, nie wiem którym plusie, więc musicie mi wybaczyć, ale dobra, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania, mam continue? No nie, no data. Także dobra, słuchajcie, jedziemy i co my tutaj mamy? Difficult, normal, the bonuses fun is ending will not be given for players who prefer more of challenge. Items will chip more money, players stamina. No nie, damy sobie normal moda, nie kombinujmy tutaj za bardzo. Natomiast moi drodzy, jest to gra dalej z pokroju gier farmerskich. Stories of Seasons jest oczywiście tak na dobrą sprawę wzorowane i tak dalej. Właściwie to są chyba remake'i gier Harvest Moon. Także teraz nawet chyba jakoś pod koniec czerwca bodajże wychodzi kolejna część. Ale zobaczymy jak nam pójdzie, zobaczymy też jak długo będziemy grali, dokąd dojdziemy i tak dalej. Bo szczerze, jak już wspomniałem na początku, nie za bardzo grę ogarniam. W sensie jest troszeczkę inna niż wszystkie dotychczasowe, które graliśmy. Więc jeżeli ktoś ewentualnie z was może się orientuje, to będę wdzięczny za wszelakie komentarze. I pamiętajcie też oczywiście, moi drodzy, o aktywności pod filmem. Będę bardzo za to wdzięczny, bo bez tego tak na dobrą sprawę, no ciężko się wybić na YouTubie, ciężko się wybić. No ale dobra. Okej, okay, w ogóle mamy, widzę, kreator postaci. Okej, okay. No dobra, co my tu mamy? Co mi to zmienia? Facial features? Aha, czyli, a nie, no, mamy więcej do wyboru. No bez oczu to raczej nie chcemy. Ten w ogóle wygląda jakby lewą nogą wstał od razu. Dobra, myślę, że weźmiemy chyba tą normalną skin color, no to tutaj raczej nie będziemy zmieniać. Możemy sobie wybrać kolor oczu, o matko. Taki może jakiś taki, on może być ten zielony, niech będzie. Hairstyle. Będzie łysy z Brazers, miło, znaczy łysy ogólnie. No nie bardzo, widzę, ale dobra, myślę, że tutaj chyba raczej ogarniemy typową, podstawową hair color. No tutaj ewentualnie zmienimy na chocolate brown. Voice. Okej, 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 okej. To jest co? Aha, to jest, rozumiem, hood czy coś w tym stoju. No i mamy outfity. A zostawimy taki, jaki jest. Dobra, confirm. Szczerze jestem bardzo ciekaw, jak nam pójdzie. Mówię, grałem w tę grę na Switchu i szczerze, nawet fajnie się przyjemnie w nią grało, aczkolwiek, no, jak wspominałem wcześniej, doszedłem bodajże chyba do jesieni, jakby nie grałem dalej, więc nie wiem, co tu, jak, gdzie, o której może się nam ogarnąć. Motorcycle color. Czemu nie ma zielony? A nie, jest zielony. O Jezu, taki kijowy zielony. Dobra, dajemy blue. Także moi drodzy, seria standardowo będzie pojawiać się rano o 7. Postaram się bardzo mocno, żeby pojawiła się codziennie. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z czasem odcinków, ale wydaje mi się, że chyba raczej będziemy robić, wrócimy do tej starej, dobrej formy, czyli jeden dzień, jeden odcinek. Tak będzie chyba najbezpieczniej, chociaż zobaczymy, jak to się ułoży, zobaczymy się, jak to przełoży się na czas. No dzisiaj będzie na pewno dłuższy odcinek, dlatego że no, będą te wszystkie podstawy. Zobaczymy co i jak i tak dalej. Także historia, wiecie, umówmy się, historia w tych wszystkich grach jest właściwie taka sama. Ktoś gdzieś, coś tam, idziemy na farmę i zaczynamy po prostu nasze życie. Nie wydaje mi się i nie znam chyba gry farmerskiej, która by w jakikolwiek sposób zmieniła to inaczej. Także zobaczymy. Jest jej Olive Town.
O, tam jest ten szralin z tyłu, pamiętam. Widzę, że nasz skuter ma jakieś problemy. O, jest i burmistrz. To jest chyba właśnie Wiktor. Yes, I did. O, czyli widzę na dzień dobry już nam tutaj ogarniają kwestię tego, że nam naprawią. No oczywiście jestem Wojtek. Myślę, że tutaj nie będzie zaskoczenia, co użyjemy. Yes, confirm. It sounds familiar. Ach, come on. No dobra, no. Ja mam jutro urodziny, 2 czerwca, jakby ktoś nie wiedział, więc wybierzmy Summer 2, bo tak wydaje mi się, że będzie chyba najlepiej. A, czyli mamy 20 lat, okej. His grandson, yeah. A, widzicie, czyli tutaj tak na dobrą sprawę jest to, że możemy sobie teraz jakby tak na dobrą sprawę wybrać płeć. Nie przy tworzeniu postaci, tylko yes, I am a boy. No dobra, pokazuj farmę. No, takie trochę zarośnięte to, szczerze mówiąc. O Boże, nazwa farmy. Oj, to jest najgorsze, co można wymyślić. Znaczy, tak na dobrą sprawę, wiecie, to nie ma różnicy, więc... Oj. Ja generalnie we wszystkich tych grach nazywam po prostu Space. Taka chyba pozostałość po moim starym gamer Space. Także Space Farm. No dobra, dajcie mi już grać. Także ja tutaj też za bardzo nie wiem, co jest najbardziej opłacalne i tak dalej. Natomiast jest tutaj... Aha, czyli tym sobie wybieramy. Mamy backpack. Także standardowo. Clearing the land. Tutaj wygląda to troszeczkę inaczej. Jest takie, wiecie, bardziej w 3D, jeżeli dobrze kojarzę. Także... Aha, książki mamy, tutorial. I'm good, thank you. Nie tłumacz nam więcej. Aha, czyli mamy porozmawiać po prostu z rezydentami i będziemy słyszeć się z nim jutro. Także dobra. Dobra, toolbag to myślę, że... A, i mamy jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, dlatego że to są kwestie związane z tym, że jest ta wersja rozszerzona z DLC-kami, ze wszystkim. No dobra, mamy nasz plecaczek. I tutaj jest troszeczkę więcej zdolności, umiejętności wszystkiego. Crafting też jest inny, więc tutaj jest to trochę coś takiego na zasadzie Stardew Valley. Coś w tym stylu, aczkolwiek no też nie jest to... jakoś wybitne. No dobra, tutaj widzę, że już mamy nasz shipping bin, więc będziemy mogli coś sobie sprzedać. Wild cropsy, onion, cebulki, nice. Tylko chciałbym to podnieść, mogę, dziękuję. No dobra, myślę, że tutaj raczej będziemy to sprze... 1144 za 4 cebule? Hell yeah. No dobrze, ale ja bym potrzebował toolsy. On mi wręczył jakieś toolsy. Pytanie tylko, gdzie one są? Encyklopedia to mi nie ten. Bright Journal to też mnie nie bardzo. Tu mamy informacje, mamy radio. A, czyli tutaj będziemy mieli pogodę. Jak widzę, zauważyliście, są, pogoda jest na 3 dni. Więc tak dosyć ciekawie. No dobra, ale... O, oregano, royal fern. Nice. Także tutaj chyba, jeżeli dobrze pamiętam, tak, można było sporo rzeczy zbierać. Co prawda też nie wszystkie, ale będziemy musieli ogarnąć. O, wild berry. Kamerę też sobie możemy tutaj...
Może nie jakoś wybitnie mocno, ale też możemy zmieniać. I teraz tak, nasza farma generalnie jest troszeczkę podzielona nieco inaczej. Chciałbym powiedzieć, jest jakaś mapa? Na przykład moja mapa, mojego tego, jest coś takiego w ogóle? Nawet nie pamiętam. Chyba na razie nie będziemy mieli do niej dostępu, tak mi się wydaje. Dziwne jest też to, że nie mam narzędzi, ale domyślam się, że będziemy musieli zapewne wejść do miasta, żeby cokolwiek... Ojej, ja zblokowałem się. Tu w ogóle widzę kurę. Okej. To jest dzika kura. Aha, dobra, you have no place, więc tu musimy naprawić kolejną rzecz. Jak widzicie, potrzebujemy 20 logów, 20 stona i 30 trawy. Także tu jest to troszeczkę inaczej zrobione niż, niż poprzednio. No zdecydowanie nie mamy tutaj narzędzi, więc raczej domyślam się, że musimy zapewne pójść do miasta. Dzień dobry. A, tutaj mamy animal shop. Livestock and pets. No dobra, no to tutaj raczej nie będzie dużym zaskoczeniem. Też wiecie, co do tych wszystkich gadek z tymi ludźmi, myślę, że będziemy to po prostu najprawdopodobniej przeklikiwać, bo wiecie o tym doskonale, że w tych wszystkich grach te wszystkie rzeczy tak na dobrą sprawę wyglądają absolutnie identycznie, więc po prostu mówią jakieś tam dla nas ciekawostki i tak dalej. Natomiast kurde, gdzie tu był sklep z narzędziami? Zaraz zapewne się dowiemy. Olive General Store. O, czyli tutaj możemy sobie kupować, widzę, sadzoneczki. I tutaj mamy Angelę. Cześć Angela. Skills. Okej, okay. No to już o tym doskonale wiemy, tylko wiecie co, tutaj jest troszeczkę inaczej chyba. Albo mi się wydaje, ale tea leaf, bean seeds, kurczę, ile tu jest rzeczy. Wszystko jest, patrzcie, wszystko jest spring. O, to będziemy mieli sporo roboty, coś tak czuję. Buy materials, buy furniture, nie. O, też dostaliśmy communication level up. Miasteczko jest generalnie dużo, dużo, dużo ładniejsze. Także zobaczymy, zobaczymy. Dobra, tutaj... A! O! Loading. Manuela! O! Na dzień dobry dostaliśmy wędkę. Ale wiecie co zauważyłem? Że praktycznie we wszystkich grach mniej więcej ta kwestia związana z konewką, znaczy wróć, z wędką, wygląda tak na dobrą sprawę w identyczny sposób. Czyli idziemy do rybaka, po czym rybak Marcos. On handluje czymś, ja jestem tego pewny. Ale wracając, mniej więcej to wszystko wygląda na tej samej zasadzie, że zawsze pójdziemy do tego, co łowi ryby, do fishermana, tak? I wtedy zawsze praktycznie się tą wędkę dostaje. Także to jest praktycznie moim zdaniem identyczne jak w większości gier. Także jest jak jest. O, pan kapitan, dzień dobry. George. Nice to meet you. A! No tak, bo turyści tutaj też mają szansę się pojawić. Dobra. Nie za bardzo wiem, jak tutaj będzie się podróżowało pomiędzy tymi wszystkimi lokalizacjami, ale to się wszystko wyjdzie w praniu. Dobra, hotel i resort. Cóż to za pirat? Jason. Dobra, kogo tutaj mamy? To jest, domyślam się, że turystka pewnie. A, nie! Love it. Hi there! Cześć Sally. No dobra, widzę, że tak mocno gadamy z tymi wszystkimi ludźmi. Czas widzę... O, moment, bo z tym kolegą jeszcze nie rozmawialiśmy. Mikey. O, jest i burmistrz. A co my tu mamy? Handover? Nie, co ja mu dałem?
dałem mu coś. Kwiaciarnia. Okej. Okay. Patrzcie, trzeci poziom już wbiliśmy. Jest i Lin. Lin chyba. Natomiast widzę, że ona może być naszą... Tutaj jest też bardzo podobna chyba sytuacja, że tam, gdzie możemy się z daną osobą hajtnąć, to mniej więcej zawsze będzie kwestia serduszka. Dobrze, tu chyba w tych wszystkich sklepach byliśmy na dole. A nie, tu na nic nie było. Kawiarnia. Bistro. A cóż tu za Barbie? Blair? Misaki. No dobra, czyli tutaj domyślam się, że będziemy zapewne kupować żarcie. Aczkolwiek dalej jestem ciekaw, gdzie będziemy mieli narzędzia. Chociaż wydaje mi się, że chyba może burmistrz powiedział, że dopiero jutro dostaniemy. Worker's Base Tool. No to tutaj domyślam się, że zapewne Clemens będzie naszym typem od upgrade'ów wszystkich. Iron Axe, tak, jak widzicie, mamy upgrade'y, spoko. Możemy upgrade'ować bag za 3000, ale myślę, że na razie plecaczka chyba no nie ma sensu upgrade'ować. Czy ktoś tu z tobą mieszka? Oczywiście, że tak. Lars. A, jego brat, okej. Jacopo? Jacopo. Zapomniałem, że ta muzyczka jest taka fajna tutaj. Alo? Cześć, Karyna. Świetnie. Mam nadzieję, że nie będzie nam truć dupy. Dobrze, tutaj widzę, że jest w ogóle chyba jakiś ratusz, coś w tym stylu. To jest Daemon, dobra. I tu chyba już, tak, tu już byliśmy wszędzie. Okej. Okay. Tutaj co mamy? A muzeum! Czyli domyślam się, że tutaj raczej na pewno jest Gloria i zapewne tutaj będzie to chyba działać podobnie jak w Stardew Valley, że będziemy jakby musieli chyba kompletować muzeum, tak mi się wydaje. Tylko teraz nie pamiętam... A, pictures! No tak, bo tu będziemy zdjęcia robić. Tutaj też jest troszeczkę inna rzecz. A, find something. Dobra, czyli tutaj możemy, będziemy robić zarówno zdjęcia, jak i też robić... No dobra, ale czym się tu robi zdjęcia? O, widzicie, patrzcie, communication level 3. O, i zobaczcie, dostaliśmy, też odblokowaliśmy sobie... Chavalry Ringa i slightly boost the friendship of Grom, w zależności od tego, w jaki sposób tutaj różne rzeczy oczywiście sobie wbijemy. Jest i bet. Ale domyślam się, że tutaj raczej będzie podobnie to wyglądać tak. Jak sami widzicie, mamy mnóstwo możliwości robienia zdjęć, tylko... Ojo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 j
Mam tu jakieś... Nie, difficulty to nie będziemy. Help. Tools. Using the camera, what else have you taken? Okej. Ale wiecie co, tak patrzę teraz. Mamy teoretycznie toolbaga. A tu jest, zobaczcie. Okej, no tak, bo to niestety czy niestety ja muszę... A, czyli w taki sposób się ogarnia ta... Dobra, dobrze, wiecie co, szczerze? Chyba dobrze, że przeczytaliśmy, bo miałbym z tym problem, szczerze mówiąc. Jak widzicie, tutaj będzie dosyć dużo tych narzędzi. Ale mówię, dobrze, że sprawdziliśmy, bo szczerze to bym chyba byka strzelił. A któż to? Reina! A, z nią już chyba... Nie, nie gadaliśmy z nią jeszcze. No dobrze, muzeum mamy zaliczone, to tutaj jest pewnie ratusz. Tak, Olive Hall. Więc tutaj zapewne będzie, tak, tu będzie ogarniać się burmistrz. I jeżeli dobrze pamiętam, tutaj będzie też coś takiego na zasadzie właśnie biuletynu, że jak widzicie, jedna osoba chce od nas Royal Fern.
Tylko, że to musimy chyba mieć daną rzecz w ekwipunku, żeby taką rzecz oczywiście spełnić. Najgorsze jest to, że... Title Rewards? Patrzcie, ile dostałem rzeczy. Dostajemy jakieś monety. No dobra, akceptujmy to wszystko. Tylko tutaj widzę, dostajemy za to mleko i może tego mleka na razie nie będę ogarniać. Tu mamy radyjko, tam jest coś na górze, no dobra. Nie wiem też, do czego służą te medale. Będę szczery. Ale zapewne wszystkiego dowiemy się w swoim czasie. Kurczę, wiecie co? Jednak trochę mi brakowało tej gry, bo pamiętam, że właśnie jak grałem w nią na Switcha, to kurczę, jak się do niej dorwałem, to grałem bardzo długo, ale absolutnie nic o tym nie pamiętam, więc jeżeli ktokolwiek z was coś wie na ten temat i ma dla mnie jakiekolwiek porady, etc., etc., będę za to bardzo, bardzo wdzięczny. No dobrze, take a picture. No i tutaj właśnie wygląda to troszeczkę tak, że... O, i możemy zrobić... Tyk. No i dobra, mamy jedno zdjęcie, kamera hobbyst. Tutaj jest właśnie shrine, tylko kurczę... Offer prayers? No to tu będziemy coś ogarniać w takim razie. Dobra, będzie tu jakiś jeszcze zwierzaczek? Ogólnie fajne jest właśnie to, że jakby gra jest w takim absolutnym 3D, powiedzmy. To prawda, nie możemy jakoś wybitnie mocno tej kamery obrócić, ale w przypadku robienia zdjęć to całkiem spoko nam wychodzi. Ralph? Ralphie, nie widzę cię. Trudno się mówi. Ale dobra, mamy Foxa. Spoczko. No dobra, to moi drodzy, chyba całe miasteczko jako tako... O! A nie, dobra, to jest Lori. Ale to też nie rozmawialiśmy z Lori, widzę. Wiecie co, ja źle zrobiłem. Norman Gross. To tutaj jeszcze nas nie było. Czyli tutaj widzę, że u niego najprawdopodobniej będziemy mogli kupować rzeczy związane tak z ingrediencami. Także spoko, opcja. No dobra. Ale wydaje mi się, że to chyba wszystko. Tutaj jest też część takich budynków, które... Tam przynajmniej ten jeden budynek, jak z, mam nadzieję, zdążyliście wcześniej zauważyć, będzie nam służył tutaj głównie do ogarnięcia, do wybudowania w przyszłości. I wydaje mi się, że to był chyba sklep, coś na zasadzie jubiler. Ale mogę się mylić. Dobra, myślę, że tak, wszystko sprzedamy. No i teraz tak, naszym głównym zadaniem tutaj, tak na dobrą sprawę, będzie to, żeby... pościnać, poogarniać. Myślę też, że takim pierwszym naszym głównym zajęciem, które będzie, to będzie rozbudowa tego kurnika. Więc jeżeli dobrze pamiętam, tam było mi potrzebne trochę tej trawy. Więc dobrze będzie ją po prostu ogarnąć. Szkoda tylko, wiecie co, że nie kupiłem żadnych roślin do sadzenia niestety. O, kolejny poziomik wbiliśmy. Widzę, że to ścinanie drzewa to mnie będzie sporo energii kosztować. Widzę, że tak, pieńki też możemy niszczyć, więc bardzo fajnie. Dobra, ale tak, zanim, ja bym chciał zobaczyć, co jest mi potrzebne do naprawy jeszcze raz tego kurnika. 20 logów, 20 kamienia i 30 trawy. O, fuck sake, dużo. Mam dziwne wrażenie, że nie wystarczy mi takiej ilości. Nie zdobędziemy chyba z tego pierwszego dnia tyle. Chociaż już mamy 11, to może. I tutaj chyba plus jest taki, mam nadzieję, że tak jest, że takie przypadkowe dziabnięcie nic nam nie daje. O! Zdobyliśmy osiągnięcie. O, proszę, i nawet jeszcze żywica nam wypadła. Dobra, mamy 16, to jeszcze troszeczkę. To akurat te 4 pieńki zniszczymy, ale... nie wydaje mi się chyba, żeby nam... wystarczyło. No dobra, drewno mamy, tak? Co tu było jeszcze potrzebne? 20 kamienia i 30 trawy. Ten kamień to będzie nam... No nie wiem, moi drodzy. Nie wiem, czy to wyjdzie. A, stamina, no to o tym doskonale wiemy. Możemy sobie też jeść, żeby oczywiście punkty staminy tutaj
ogarnąć, więc spoko opcja. Ja potrzebowałem też 20 kamienia. No nie wiem. Nie wiem, czy damy radę. Raczej nie wydaje mi się, żebyśmy dali radę to wbić. Ale myślę, że tutaj możemy to nieco oczyścić. Dwanaście kamienia. Trzynaście kamienia. Ten kamień, widzę, wypada bardzo nieregularnie. 14 kamienia. Lipa. Teraz w ogóle zobaczymy sobie, co nam dadzą nasze perki. Chociaż mam dziwne wrażenie, że ten perk zwiększył mi to, że szybciej niszczę kamienie. Zauważyliście? No może niekoniecznie te duże, ale może z nich wypadnie więcej. Aha, z nich wypada ruda w ogóle. Tam zwróćcie uwagę też na górze, że mamy kopalnię. Ile mamy tych kamieni? 20, okej. Czy jest szansa na to, że mi się to uda? No mamy tej trawy 16. I wiecie co? Jest szansa. Bo tej trawy... O! Dwadzieścia cztery, mało. 26. Okej. Powinno nam się udać. Mamy 30, 20 i 20, więc myślę, że... Reaper! No i zajebiście! Moment. No dobra, kurnik. Po prostu. Yes. No i mamy możliwość ogarnięcia kurczaczków sobie tutaj. Także wydaje mi się, tutaj chyba tylko kury możemy trzymać, jeżeli dobrze pamiętam. Tylko teraz tak. Wait a second. Widzę, że tutaj jeszcze mamy. Tylko co się z tą kurą stało? Ona tu była. Gdzieś łaziła. Tylko że ja jej tutaj nie widzę. O! Tutaj mamy kolejną roślinę. Oregano! Ten fern mógłby nam się ogarnąć. Byłoby spoko. Nie wiem jeszcze tak do końca, jak tutaj wygląda sytuacja, jeżeli chodzi, wiecie co, o te godziny wszystkie. To jest dla mnie zagwozdką. Ale dobra, myślę, że to na razie wszystko sprzedajmy. To chyba zostawimy. Nie mam żadnej skrzynki, ale... Wydaje mi się, że tutaj chyba crafting daje nam możliwość zrobienia skrzynki. Fishbite. Lumber Maker. Tak, więc tu będziemy mogli robić ingot maker, mamy też twine, ale nie widzę żadnej skrzynki. Ale jeżeli mnie moja pamięć nie myli, raczej możemy, będziemy mogli w przyszłości to zrobić. Dobra, co my tutaj dostaliśmy? Wooden road fence gate, lumber maker, tutaj twine, mining, stone road, ingot maker, dobra, fishing, no i tutaj na razie nic więcej. Jako tako nie mamy. Dobra, ale ja myślę, moi drodzy, że to by było chyba na koniec, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Także myślę, że odcinki będą tak po 20 minut jakoś wychodzić, tak mi się wydaje. Więc my idziemy spać. I ja wam dziękuję też za pierwszy odcinek. W następnym będziemy się oczywiście słyszeć i zobaczymy, jak nam dalej pójdzie. No i mam dla was, znaczy do was taką prośbę, jeżeli będziecie widzieć jakiekolwiek rzeczy, które źle robię, bądź dawali mi jakiekolwiek rady, będę za to bardzo wdzięczny. Expanded product lineup, ok. No i mamy oczywiście autosave'a, więc tutaj w sumie, no jakby nie patrzeć, zbyt dużo się nie zmieniło. Także dobra, czekam na wasz odzew, do czego powinniśmy się tutaj ogarniać, ewentualnie... A, czyli on nam pewnie da nasiona. Nie wiem, czy to będzie na początku przyszłego odcinka, bo nie wiem, jak nam się to zaliczy, ale dostaliśmy konewkę... I chyba też nasiona. No o tym to ja wiem, że to jest do sprzedawania, to jest podstawa. Czy on powiedział o Grandfather Debt? come on, sidestepping. A, możemy chodzić po boku?
O, patrzcie, może nawet tak sobie zrobić. Ej, to spoko opcja. Ale to, tak jak już mówiłem, resztę myślę, że ogarniemy w kolejnym odcinku, bo mamy kilka nasion, mamy też motykę i konewkę oczywiście, więc myślę, że tutaj wszystko ładnie ogarniemy. Także dobra, ja wam za dzisiejszy odcinek dziękuję, słyszymy się w kolejnym, także trzymajcie się, cześć, pa, pa.